Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Michał aka Pomidor. Witam was bardzo serdecznie w następnej serii na moim kanale Zagrajmy w Jak 3. Tak jest. Po dłuższej przerwie, dokładnie to rocznej przerwie, ponad rocznej, rok i ileś tam miesięcy, powracamy sobie do serii, która została stworzona przez oczywiście naszych niegrzecznych piesków. I bardzo kultowej serii, która miała w zasadzie trzy gry fabularne, jedną grę wyścigową, jeden spin-off na PSP oraz spin-off na PlayStation 2 oraz PSP. I jeżeli nie wiecie, o jakiej grze mowa, mimo że przed chwilą tytuł mówiłem, ale ktoś mógł nie usłyszeć, mowa tutaj oczywiście o Jaku 3, tylko i wyłącznie Jaku 3. Ponieważ, no, nie ma innego podtytułu, jest po prostu Jak 3 i tyle. W końcu po dłuższej przerwie wracamy sobie do Jaka i tym razem kończymy już Jaka, kończąc z całą trylogię. I potem zabieramy się za Jaka X oraz za Zaginioną Granicę. Tak więc myślę, że bez zbędnego przedłużania ja się tutaj o to zmniejszam. O, dokładnie tak, o to mi chodziło. I tak, jak widzicie, nagrywam to 12 czerwca o godzinie 12:37. Dokładnie to 35, ale na PS3 mi czas chodzi 2 minuty do przodu. No i co? Patrząc na ten piękny wallpaper, myślę, że możemy już wcisnąć X. Dosłownie X. Właśnie teraz wcisnąłem przed chwilą. I zaczynamy zabawę. No, i mamy właśnie już tutaj wczytywanie gierki. Pozwólcie, że teraz zrobimy coś takiego, że ja skipnę wam cutscenkę, która teraz będzie miała miejsce. Skipnę wam tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ po wciśnięciu nowej gry dopiero wam będę mógł ją wkleić, dlatego że ona trwa około 5 minut i uważam, że gdybym się teraz wyciszył na 5 minut, to nie miałoby to po prostu żadnego według mnie sensu, więc wolę po prostu ją wkleić przed rozpoczęciem głównej części fabularnej, oczywiście, że tak. I pozwólcie, że troszeczkę dam się tutaj, bo zwykle się dawałem gdzieś tutaj po środku, żeby nie było, o, coś takiego, troszeczkę się powiększyłem, ale też nie mam zamiaru jakoś być za dużo, więc zmniejszmy się, o, do takiego, żebym był też w miarę widoczny, żeby nie było. Więc dobra, wciskamy sobie start, jak najbardziej tak. Jeszcze raz szybka synchronizacja. Dół, góra, 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 dół. I schodzimy na opcje. W Game Options wciskamy sobie oczywiście, napisy mają zostać, język angielski, wszystko tutaj angielskie oczywiście jak najbardziej. Wibracje off, kamera to oczywiście dajemy na, tak mi się wydaje, że powinno być w miarę git. Pod względem soundtracku i ogólnie sound efektów, to ja bym delikatnie grę ściszył tutaj w tych sound efektach. Muzykę bym głośno zostawił oraz speech bym również głośno zostawił. Dobra, no to co, myślę, że możemy sobie zacząć nową grę. Jak widzicie, w ogóle nie tworzyłem tutaj nowej gry, tak więc no będzie ciekawie. I jeszcze jedną rzecz chcę tutaj poruszyć. Jeżeli ktokolwiek chce się zabierać za Jaka 3, nie ogrywając Jaka 2, to od razu tutaj w tym miejscu mogę powiedzieć, że będą spoilery. Tak więc jeżeli chcecie ograć grę bez spoilerów, to zalecam najpierw zagrać w Jaka 1, później w 2 i potem w 3. Wiecie, żeby zachować chronologię. Jeżeli ktoś natomiast nie chce, no to może grać już w byle jakiej kolejności. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Tak więc będziemy tworzyli nasz pierwszy save w Jaku 3, bo ja nigdy w Jaka 3 na swojej PS3 nie grałem. Stąd pewnie będziecie mogli zobaczyć, że dopiero nowe trofki będę wbijał, znaczy nowe, po prostu będę trofki wbijał. Tak więc no. Robimy sobie oczywiście na pierwszym slocie i oglądamy.
of the Grand Council of Haven City. For heinous acts and crimes against the people, you are hereby banished to the wasteland for life. This is a death sentence, Vigor. There must be another way. Your protest was overruled. This dark eco-freak is dangerous. Now drop the cargo! This is an outrage! I am outraged beyond words! Although I do have something to say. Not everyone agrees with this ridiculous decree. Yeah, we want a recount. Oh, I see you wish to join him. Actually, we are not that outraged. Farewell, Jack. Stay out of the sun. Drink lots of water, if you can find it. Jack? Go back to the city, Dax. I'm sorry. The council is too powerful. There was nothing I know. You just stay alive, you hear me? That's an order. Someone will find you, I promise. May the precursors have mercy on you. Daxter! Don't thank me. I'm only here because you wouldn't last a second without me. Okay, tough guy. You got us into this mess. Now you gotta get us out. Ah, what a team we'll make. Let's just get moving. But which way? That way! That way! Oh, and I suppose you know where you're going, huh? Better than you do, Bent Beak. Let's just move. This was all your stupid idea. No, it was yours. Only a bird brain could have thought this one up. Let's go with him. We'll help together. You mean we'll die together? I can't believe the city hates us. We saved those lowlifes. Jack, the city's divided. Reports say new Crimson Death Bots are holding a vital section of the industrial area. My men are getting their asses kicked. The KG have a new leader. We're trying to find out who it is. I'm afraid I've got more bad news. A large group of surviving metalheads have concentrated in another section of the city. But we destroyed Kor. It appears the strongest metalheads have survived. The battle for the city has just begun. The people are blaming you, Jack. Right. Good plan, Jack. A nap would be nice. Just a teensy little rest. Ah, this bird is overcooked. The palace. Report! It's bad! The city's become a battlefield! Mechanized death bots have taken the industrial section, and the surviving metalheads have expanded their hold on the west side. We're losing ground on all fronts. The council's meeting tonight in emergency session. Rumblings about you, Jack. It doesn't look good. They think your friendship with Crew helped the metalheads get into the city. You don't believe that, do you? What's in the past is done. Right now, metalheads are assaulting the palace. They're looking for something, and I have no idea. Looks like we found some live ones. Barely. Here's the beacon we were picking up. Who gave you this? We'll take them with us. Let's move. I smell a storm coming. I love water. Oh, yes. It's so good. Desert bed. Well, you've come back from the dead, have you? And my monks were ready to pray for you. I am Deimos, King of Spargus. Spargus? Wait, nobody lives outside Haven's walls. Not a whole city. Ah, yes. We are the Forgotten Ones. Haven City's refuse, thrown out and left to die. Just as you were. But now that you have been saved, your life belongs to the people of Spargus. And we will use it well, if it's actually worth anything.
Hey, that sounds like a bad deal. You are in no position to deal. Out here, everything is either useful or dead weight. Prove yourselves worthy, or the desert will be your grave. You need to work on making a better first impression. In the unforgiving wasteland, we value strength and survival above all. We will see where you stand soon enough. Complete your training, then enter the arena. Just the bravest crawl out and are allowed to stay in Spargus. It's quite simple, really. What happens to the ones that don't crawl out? Then it will be as if we never found you. I was afraid of that. Hail, all citizens of Spargus! Welcome to the Arena of Death, where we get to watch other people wet themselves in pee. These halls will once again test two newcomers, each fighting to prove their worth to stay among us. Let's hear it for Jack and his obnoxious talking animal! Pecker, there you are. Where were you? Deimos says I am to be his new counselor. He says my wisdom will serve him well. Oh yeah, and Deimos also says that you two are likely to die in the arena today. And he hopes your death is very... Will you stop that? Deimos can talk for himself. He is right. You will most likely die. And yes, Pecker is my new advisor. Unlike you, some people appreciate my talents. It beats working for a living. I saw a few of the fights earlier. Ooh, not a pretty sight. Why, you little... Let the games begin! Dobra, zanim wciśniemy continue. Tak więc w dużym skrócie. Jak widzicie, fabuła dzieje się parę miesięcy po Jacku 2. Dlatego jeżeli nie graliście w Jacka 2, no to będą oczywiście spoilery, tak jak już mówiłem na początku. Więc tak, po pokonaniu Metalcora z drugiej części został spokój. Oczywiście nie trwał on zbyt długo. Jakież moje oczywiście zdziwienie, no kto by się mógł tego spodziewać. Obecnie jest wojna w Haven City. Jest to wojna pomiędzy Metalheadami, strażnikami Grimson Guards oraz cywilami lub Freedom Fighterami, czyli innymi słowy zgrupowaniem Jacka. Czyli tam wiecie, Jackiem, Ashley i wszystkimi tymi innymi postaciami, które zdążyliśmy poznać, które zrobiły tak zwany ruch oporu, jak to ja tłumaczyłem w Jacku 2. Choć ja pozostawiam oczywiście... że są oni cywilami, no ale możemy oczywiście inaczej to na każde możliwe sposoby nazywać. Tak czy siak, ze względu na to, że wojna nabrała dosyć drastyczny obrót, to wszyscy zaczęli o to obwiniać Jacka, że to przez niego między innymi ta wojna jest. Co jest oczywiście logiczne, bo on miał starcie z Metalcorem plus stał za tym, że Crew dostał klucz, by Metalheady dostały się do miasta. Pamiętacie zresztą Jacka 2, jeżeli oglądaliście mój let's play lub sami graliście, to myślę, że pamiętacie, o co chodzi. No więc jesteśmy obecnie w Wastelandzie, czyli na takim pustkowiu wygnania, bo oczywiście władza była na tyle łaskawa, że zamiast nas zabić, to nas po prostu wygnali, co oczywiście jest spoko, ponieważ inaczej by ta trzecia część nie powstała, co nie? Ten ziomek, który nas uratował, który teraz z nami się przedrzeźniał w tej cutscence, to jest Deimos, władca miasta Spargus. Jeśli przejdziemy arenę, tak jak to przed chwilą było w cutscence przedstawione, to Deimos pozwoli nam tymczasowo zostać. Jeśli nie przejdziemy, no to cóż, sayonara i wracamy na pustkowie, czyli praktycznie wracamy na własną śmierć. No i też dowiedzieliśmy się, że Pecker teraz jest po stronie Deimosa. Oczywiście Deimos jest negatywnie nastawiony, jeżeli chodzi o nas. I jest święcie przekonany, że nie damy rady sobie na arenie. No a Pecker może to potwierdzić, bo widział parę walk, które... niektóre nie należały, że tak powiem, do najłatwiejszych, tak więc może być ciekawie. I teraz rozpoczynamy już oficjalnie gierkę. Chciałem wam to wszystko na spokojnie wytłumaczyć. No i mamy teraz do zebrania takie właśnie światełka, nie wiem co to dokładnie jest, szczerze powiedziawszy. No i oczywiście mamy teraz właśnie tutorial, który będzie nam tłumaczył kontrolki gry, ale myślę, że my ogarniamy mniej więcej jakie są kontrolki gry, aczkolwiek można zawsze sobie przypomnieć, tak o, czemu by nie.
Dobra, zobaczmy, czy aby na pewno wszystko będziemy mieli zebrane. O, tam coś zostawiłem. Oj, 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 trzeba będzie wrócić. Kurde, że ja takiego fejla popełniłem? To da się tak? A nie, dobra. Wszystko mam zebrane, bo ja przez chwilę myślałem, że to jest tamta platforma, która była na początku naszego tutoriala. Jak widzicie, oczywiście publiczność szaleje. Publiczność również chce rozlewu krwi, tak więc podejrzewam, że publiczność bardzo chce, żeby nam się nie udało. Więc zobaczymy, jak to będzie oczywiście. Nie nastawiamy się, że będzie źle, aczkolwiek nie ma co też się nastawiać, że będzie jakoś super dobrze. Trzeba myśleć realistycznie. Ale ogólnie Jack trójeczka jest fajnym upgrade'em do Jacka dwójeczki. Pod względem grafiki oczywiście. I pod względem... pod jakim względem może być jeszcze Jack trójka fajny? No nawet ma fajny soundtrack. Aczkolwiek klimatowo wolę i tak Jacka dwójeczkę i o tym będę wam opowiadał na bieżąco, kiedy będziemy tam przechodzili te wszystkie misje. To będziecie mogli zauważyć, dlaczego wolę Jacka dwójkę pod pewnymi względami. No i dobra, jesteśmy teraz na dole, zbieramy ostatnie te światełka, ostatnie takie świetliki. No i gitara. Dobra, więc tą część platformową mamy zaliczoną. Więc lecimy teraz do góry. Zobaczyć co i jak, i gdzie. The candidates have won the challenge. That's right, we did. You haven't forgotten what I taught you, Jack. Anyone can make a few measly jumps. Now let's see how you rate against the living. Readjust the matter, Formus. Prepare the arena for full combat. Prepare the arena for full combat. I just said that. I know, I was just adding, you know, how you do the thing with the... Anyway, prepare the warriors. You mean we have to fight against actual people? With actual weapons? Who actually will hurt us? Fine, bring them on. No cóż, więc teraz mamy zmianę retoryki, ponieważ Damon stwierdził, że nie spodobało mu się nasze platformowanie, więc teraz robimy drugą część tutorialu, gdzie będziemy po prostu zabijali przeciwników, którzy tutaj przylecą na arenę. Co za typ, kurde, no niewdzięcznik. No straszny z niego niewdzięcznik jest. Nie potrafi docenić tego, że kurde... chcą się tutaj przeszkolić wojownicy, którzy wiedzą, co jest 5. A ten jeszcze narzeka, kurde. Cholernik jeden. Wstydziłbyś się. Oczywiście, jak byłem mały, to udało mi się kiedyś tutaj w tym tutorialu, jak pierwszy raz grałem w Jacka trójkę, to spaść. Tak więc, no mogę się pochwalić, że śmierć w tutorialu była zaliczona za młodu. Jak było się mniejszym gówniakiem. Teraz jest się trochę większym gówniakiem, więc wiadomo, o co chodzi. Ale nie, no cieszę się, że kurde zabieram się za Jacka trójeczkę w końcu. Ja myślę, że tak kurde przez ten okres letni sobie spokojnie Jacka trójkę przejdziemy, bo Jack trójka ogólnie jest krótszy niż Jack dwójka. I to myślę, że wielu osób może potwierdzić, grający w Jacka trójkę, a potem w Jacka dwójkę. Po prostu w mojej opinii nie jest to jakoś super długa gra. Jest ona dosyć krótka, jeżeli chodzi, jeżeli mam tutaj porównywać między Jackiem dwójką a trójką. Na pewno nie powiedziałbym, że jest w długości Jacka jedynki, ale jest krótsza niż Jack dwójka i to jest całkiem w porządku moim zdaniem. O i teraz mamy kurde tego, Dark Jacka. Okej, więc pokonaliśmy tutaj wszystkich. I możemy teraz dostać się na platformę. Teraz zobaczmy, gdzie będzie platforma, żeby dostać się do Damesa. Dobra, tu jest. Something you're not telling us, animal man. He has been touched with dark eco, my liege. Our boy here gets all mean and nasty when you piss him off. So don't piss him off. Word to the wise. Ah, then he is dangerous, and that could be useful. Your bravery has earned you your first battle amulet. If you are victorious in 2 more arena fights, you will earn your citizenship to Spargus. Here is a gate pass to allow free passage in and out of the city. But beware,
There is no true refuge outside our walls. The desert is less kind than I. And for your victory, a gun mod is your prize. Oh yeah, now we're talking! Hey, what do I get? Nothing, as usual. Ja pierdzielę, jaki ten Deimos to jest kuźwa kasztan bez kitu. Najpierw nie doceniał naszych umiejętności platformowych, co nie? A teraz raptem, kiedy zaimponowaliśmy mu mocą Dark Jacka, to raptem zmienił retorykę. Ale dobra, nie ma co narzekać, dostaliśmy przepustkę, która pozwoli nam na wydostanie się z miasta, czyli z Spargus City, innymi słowy, w tym mieście, w którym obecnie jesteśmy. Oraz gun upgrade, czyli mamy teraz upgrade do naszych broni, które tutaj posiadamy. Oczywiście blaster moda również posiadamy. I jak widzicie, mamy malutką różnicę między tym, co mieliśmy w Jacku 2, a w Jacku 3. Mianowicie w 2 mieliśmy coś takiego, że ten licznik amunicji był centralnie na środku broni. A teraz mamy w zasadzie pod bronią, tak więc no jest to co prawda pierdoła, ale przyjemna dla oka pierdoła, no co ja tu mogę na to poradzić. Oczywiście ta przepustka, jeżeli chodzi o ten amulet, który żeśmy zdobyli, to tak naprawdę część amuletu. Kiedy skompletujemy wszystkie te części amuletu w jeden wielki amulet, to będziemy mogli być tutaj zameldowani, co za tym idzie, będziemy mogli tutaj być na stałe, bo chwilowo jesteśmy cudzoziemcami lub jesteśmy po prostu na nie swojej ziemi, więc w każdym momencie mogą nas stąd wykopać, nim się obejrzymy, tak więc musimy brać to pod uwagę. No i mamy tutaj oczywiście Precursor Orby. Myślę, że będę robił również ten glitch, który zrobiłem w Jacku 2. Oj, przy okazji tutaj gra nas poinformowała o sekrecie, że żeśmy znaleźli sekret. Tak więc myślę, że będę robił te sekrety, żeby wam pokazać, jak zdobyć platynową trofkę i ogarniemy sobie ten glitch z orbami. Tak więc mam nadzieję, że się uda. Bo niby słyszałem plotki, że został on spatchowany w wersji na PS3, ale mam nadzieję, że nie. I myślę tak, kurczę, że będę robił odcinki co pół godziny lub tam ponad pół godziny, tak sądzę, że byłoby całkiem w porze. Bo wiecie, zbliżają się wakacje, to myślę, że warto byłoby co nieco ogarnąć, taki bonus dla was. Za to, że musicie wytrwać ten cały rok szkolny i tak dalej. No dobra. Koniec spitolenia. Więc w dużym skrócie, zanim polecę dalej, to jeszcze raz powiem szybko co do tego amuletu, że kiedy skompletujemy wszystkie 3 lub 4 części, to będziemy mogli być już tutaj na stałe zameldowani, bo obecnie to w każdej chwili Deimos może nam powiedzieć sayonara i spierdzielaj z mojej ziemi. Tak więc lecimy dalej. I oczywiście sobie troszeczkę amunicji nazbieramy, bo czemu by nie? Zawsze amunicji... Choke, and you would have popped, eh? You talking to me? Yeah, you talking to him? No, I'm conversing with me sweet departed mom. Of course you borehead. You two are from the Big Smoke, eh? Who's asking? The guy who runs this place, that's who. Cleaver's the name. You blokes stick with me, and I'll take care of you. In fact, I've got a job for you right now. Ride me Leaper Lizard here and catch a few of those little buggers that have been raiding me storerooms. Snag me 6 of them puppies, and I'll let you drive one of me racing vehicles. That is, if Deimos ever lets you leave the city. I think we can handle that. No! I hate riding animals! They make me chafe. Okej, więc ten grubasek, który przed chwilą z nami rozmawiał, to jest Cleaver, czyli nowa postać, innymi słowy. I Cleaver bardzo się nami zainteresował, dlatego że obserwował nas, kiedy żeśmy przechodzili ten tutorial cały na arenie. No i on chce, żebyśmy nakarmili jego jaszczura paroma kanga szczurami. Jak to zrobimy, to on oczywiście da nam możliwość skorzystania z jego aut. Więc tak jak widzicie, musimy 6 kanga szczurów tutaj dać temu jego jaszczurowi. W ogóle sprawdźmy, czy czasem tutaj niczego nie ma. Oczywiście, że jest, więc warto oczywiście wziąć te wszystkie sekrety. I dla ciekawskich, ten jego cały jaszczur to tak naprawdę to jest flat. Tylko, że troszeczkę zmodyfikowany flat, jak zresztą widzicie.
No. I mamy teraz całkiem fajny system, jeżeli chodzi o zbieranie skull gemów i orbów. Mianowicie, że kiedy będziemy niszczyli jedną skrzynkę lub dwie, to nie będziemy musieli po kolei zbierać tych skull gemów, tylko te wszystkie skull gemy będą po kolei nam się naliczać. Co za tym idzie, będzie łatwiej oczywiście zbierać nie tylko co skull gemy, co jeszcze będziemy mogli łatwiej zbierać orby. Co jest jak najbardziej spoko. I doceniam to. Nie żeby coś. Tak więc... Na razie to trochę poeksplorujmy. Tak właśnie się prezentuje Spargus City. Albo bym bardziej powiedział takiej... Jak ja to kiedyś lubiłem nazywać... Pustkowie Albanii. Bo dosłownie to jest takie trochę Pustkowie Albanii. Tylko, że w wersji Jacka. No i cóż, będziemy sobie tutaj troszeczkę podróżować. Graficznie to miasto się nawet ładnie prezentuje, nie powiem, że nie. Aczkolwiek... Znacie mnie doskonale, że ja jestem ogromnym fanem Haven City, tak więc myślę, że Haven City na zawsze w moim serduszku będzie. No i co, ja sobie tutaj na spokojnie będę zbierał te orby i skull gemy, a wy sobie posłuchajcie soundtracku, który nam tutaj będzie przygrywał. A myślę, że jest warto co posłuchać, bo jest naprawdę bardzo w porządku. I see another one. No i mamy już 5 kurde precursor orbów, co jest oczywiście spoko, oraz 20 skull gemów, co jest jak najbardziej po raz kolejny spoko. Gdzie, wiecie, jak pamiętacie w Jacku dwójce na początku, to aż na tyle sobie pozwolić nie mogliśmy. A tutaj to, proszę bardzo, kurde, już na samym początku gry mamy ładną i pokaźną ilość, tak więc myślę, że to jest jak najbardziej na plus. O, oh my head, mamy już przy okazji pierwszą trofkę. Tak więc, no jest co tutaj robić w tej gierce. Tyle mogę powiedzieć wam. Myślę, że ten let's play będzie trochę krótszy niż Jack 2. Tak spodziewałbym się z tego let's playa maksymalnie równo 20 odcinków. Nie więcej, nie mniej. Ale może się oczywiście okazać inaczej. Nie mówię, że nie. Dobra, więc teraz szukamy tych kangaszczurów. Widzę, że już one tutaj są. Uciekają przed nami. Zaraz dorwiemy jednego. Dobra. Jeden jest, pozostało 5, tak więc lecimy za nimi. Oczywiście myślę, że dobrym pomysłem będzie wam troszeczkę powycinanie tej misji. Tak trochę poedytowanie jej, dlatego że no... Jak na pierwszą taką oficjalną misję, to ona potrafi troszeczkę też trwać, ponieważ te kangaszczury są dosyć szybkie. Co za tym idzie, no trzeba czasami gnać na różne końce mapy. A uważam, że nie ma to jakby najmniejszego sensu, żeby cały czas powiedzmy siedzieć i gadać o dupie Marylce. Więc dlatego myślę, że dobrym pomysłem będzie, jak będę co jakiś czas wam po prostu wycinał drogę. Tak, żeby zachować jakąś minimalną dynamikę podczas całej tej serii. Widzę, że tutaj ktoś nas chce zaatakować już. A za co to ten atak był? Przepraszam bardzo. Ja nic nie zrobiłem. Ja tu podatki płacę, rachunki płacę. A wy ten. A wy mnie atakujecie. Nie wstyd wam? No, mamy już godzinę 13, więc... Myślę tak, że dzisiaj się skupię na przejściu pierwszej połowy gry, bo uwierzcie mi... Znaczy pierwszego aktu, może nie pierwszej połowy, a pierwszego aktu gry. Bo pierwszy akt, wiadomo, jest ten najkrótszy. Akt drugi nam trochę czasu zajmie. Więc może być tak, że nawet dwie sesje będą z aktu drugiego. A akt trzeci to bułka z masłem będzie. O, tam wyżej nie możemy się dostać. Jaka szkoda. Tak więc nie ma tutaj nic.
A, tutaj są na przykład rzeczy i bym pominął. A tak to mamy, 51 kurde skaldżemów. O proszę. Dobra, teraz Kanga Szczura trzeba będzie szukać. I już go widzę, widzę gdzie on jest. Ale zanim go ogarniemy, to poniszczmy trochę rzeczy z tego rynku. Są w ogóle jakieś owoce, to są chyba jakieś jabłka, warzywa czy inne tego typu rzeczy. Chyba, że są to te elfie jabłka. Bo przecież rasa Jacka to są elfy. Bo mają takie długie, szpiczaste uszy, z tego co słyszałem. A mogę się oczywiście również pomylić. Chociaż z tego co wiem, robiłem research dokładny i wiem, że to są elfy, więc... Myślę, że tutaj raczej nikt się nie będzie ze mną sprzeczał w tej kwestii. Chyba, że ktoś jest na tyle mądry, to zapraszam do debaty w sekcji komentarzy. Dobra, i teraz tak, tutaj nic nie ma, prawda? Oh yeah, nie ma nic. Tam jest orb, widzę go. Zebrałbym go, ale nie wiem, czy w sumie się opłaca aż tak schodzić. Bym musiał chyba wyjść z tego. A może jednak nie? A właśnie, nie trzeba. 10 orbów. Fantastycznie. Fantastico. Dobra, wracamy do gierki. Bo tutaj trzeba Kanga Szczury połknąć. No i gitara. Jeszcze pozostały 3. Z czego 2 są w innej części mapy. Czyli byśmy musieli się teraz cofać. Kurde, ale to Spargus to jest naprawdę dosyć takie duże miasto. Całkiem duże jest, kurcze pieczone. Dobra, hono tu, gościu. Okej. Zostały nam tylko już 2, więc trzeba będzie teraz zrobić edit. I zaraz się widzimy w znowu pierwszej części miasta. Tylko zanim to zrobimy, to jeszcze zobaczmy co tutaj jest. Jak już mamy eksplorować, to na pełnej. O. I mamy kolejnego orba. Super. 11 orbów. A teraz lecimy do Kanga Szczura. No i dobra, jesteśmy już prawie że na miejscu, ponieważ tutaj te czerwone kropki coraz bliżej są nas. W ogóle ten let's play jest kanonicznie już po Daxterze ogrywany, tak więc nie bez powodu robiłem ostatnio streamy z Daxtera, żeby zrobić pełne 100%. Ponieważ wiem, że Daxtera powinno się przed Jackiem dwójką teoretycznie robić, ale też mówię, słyszałem o dwóch kanonach, że teoretycznie można przejść Jacka, Daxtera przed tym, przed, jak to się mówi, przed Jackiem trójką, gdyż nie wiem czy zauważyliście, ale w Daxterze pojawiła się postać, która również się pojawiła w intrze tej gry, ten taki hrabia, który również pojawił się w Daxterze i dlatego chciałem to zrobić przed Jackiem trójką, gdyż no byłby to delikatny spoiler do Jacka trójki z kolei. Więc dlatego chciałem zrobić to wszystko przed Jackiem trójką. Dobra, więc mamy tutaj ostatniego Kanga Szczura, ale zanim to ogarniemy, to jeszcze tutaj trzeba pójść. Chociaż tutaj mamy pustkę, ale tu coś może być. Jestem święcie przekonany, że będzie. A nie, jednak nic. Dobra, to lecimy. Hono tu, kurde, Kanga Szczurze. No i to był ostatni. Subcio. Mamy misję zaliczoną.